tu się urwało kiedyś podczas akcji lusterko, ale ma taką obudowę wykonaną z takiego aksamitnego plastiku. Żadna taśma się do tego nie trzyma. No jest tak ziemniaczanie zrobione. Ani taśma, ani klej. Ktoś ma jakiś pomysł, czym to można przykleić, żeby kurnia to nie wyglądało tak nie za specjalnie i troszkę się lepiej trzymało niż tak? Już się dro z tych anten. Odpowiadam. Sierra Norway. Cześć. Siema. Sierra Norway Zero, Hotel spać. Quebec. Sierra Norway Zero, Hotel Quebec. Nie ma żadnej propagacji. Od 2 godzin. Kompletnie, spadło. Nic? Nic? No bo ja włączyłem w domu, ale w ogóle nie widzę nic na tym, na wodospadzie. No nie ma no. No ty, no ale no kurwa no. No i to są zawody, które wymagają wyzwania. Tak jest. A na żadnym paśmie? No. Nie, no robią, no ale no kurde, no dopiero 190 parę łączności na 28. Ty no, z Polski mam może o. Ty na 28, a tutaj jest na ile? Na 3,5. 3,5, i te, a na 3,5 to jest nie ta godzina, nie? Nie, 3,5 to jeszcze nie, noc. Z której nadawałeś? Z tej, przy Warcach. Z tej tu? No. I ta się przestała kręcić? Ta się przestała kręcić. Co jeszcze, tak, i co jeszcze jest podłączone do tego? GP, tak, które? Gdzie jest GP? No stoi, tu stoisz koło GP, a tu masz. A, takiego sobie postawiłeś? Nowiutki, no, nowiutki. A, to tego ostatnio nie było. No nie, ten jest nowiutki dopiero kupiony. No i tu będzie na stałe? Ale tylko, kurwa, to tak się smaży tu? A co ta kurwa tak się napierdala? Tu prążki. No nie wiem. Może być fotowoltaika, może być wiatrak, może być oświetlenie, zasilacz impulsowy, no wszystko. Nie ma, może tu coś, nie z fundudy? Nie ma nic. Tu nie ma nic innego włączonego poza tym, co zawsze. Antena musi być przywiązana, bo jest wyjęty rotor do naprawy. Jakby nie była przywiązana i zakotwiczona, to by nią wachlowało jak, wiecie czym, wiatrakiem. Problemy techniczne. Tutaj na 3,5 jest chodzone. Jak ktoś trochę ma pojęcia, to jest antena na 3,5 wystawiona. Rzadko takie się trafiają u nas w kraju. Bo to widzieliście na którymś vlogu, jak żeśmy to stawiali. To jest tak kurnia wielkie, to się w pale nie mieści. No i teraz proszę bardzo, jest albo kręcone, albo wiatr nią macha. Tu jeszcze nie jest podniesiona do góry. Rury są jeszcze gotowe do montażu. Tu jest zestaw WKF-owy podniesiony. Tu jest rozwieszony dipol. Tam jest też 23 cm. No nie majda się chyba, no ja wiem. Nie. Raczej nie, no. No i tyle. Ile tych anten jest? Można by policzyć. Jedna, druga, trzecia, czwarta, tamta zestakowana, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta. Myślę, że nie wszystkie ogarnąłem. Plus jeszcze fotowoltaika do zasilania i był kiedyś wiatrak, ale coś ostatnio nie chodzi. Nie wiem, co się z nim stało. Pusto. Tylko tego Włocha było słychać. Ja w domu tak samo miałem. Na 28600 już nie było. Ja teraz zrobiłem ED700. No to ja też tak robiłem. Że nic nie było słychać, a Włocha zrobiłem. Nie, ale patrz, też jest głucho. I te tylko prążki słychać. Tylko proszę. Może nie ma propagacji, no. No tak, nie ma propagacji. To nawet z poprawiaczem propagacji nic się nie da zrobić. A w ogóle ta impreza, która tu jest, to są największe takie zawody światowe. W tych zawodach krótkofalarskich mniej więcej chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej łączności z jak największą ilością stacji najbardziej oddalonych od nas.
Tak więc w ogóle zamieszanie jest tam straszne z mnożnikami i innymi rzeczami. Ja nigdy akurat w zawodach jakoś nie brałem udziału, bo mnie to nie kręciło. Tak więc nie chcę tutaj w błąd kogoś wprowadzić. Ale tak uproszczając, to jest właśnie tak, jak powiedziałem. Ci 2,53, czy słychać coś? No bo tutaj już nic nie słychać, kompletnie nic. I te 9 chodzi. Jesteś w stanie tam... Janek, jesteś w stanie znaleźć 28,042? Już. Na telegrafii. Wiesz, nie wiem, czy siadło, czy nie siadło, bo tutaj wiesz, zastanawiają się, co jest grane, bo nagle... No na telegrafii tam nic, widać, że coś. Kompletnie nic, tam jakieś pojedyncze... 0,42,52. O, 42,52. Jest jakiś głośnik? 52. 42,52 końcówka tak jeszcze. 42,52? No. Co ja, wiesz, Jarek. 0,42. Straszna, lipna propagacja na tych pasmach. Czy 3,5 to jeszcze nie o tej godzinie, nie? Ale na 28 to po prostu dzisiaj jakaś katastrofa. Trudno zrobić wynik, jak propagacja nie współpracuje. Niestety to jest faktor dość istotny w łącznościach takich KF-owych. Trzymam kciuki za powodzenie misji. Tutaj też widać, jak to wygląda, ale nie dzieje się za dużo. Propagacja faktycznie wczoraj była słaba. Nawet się nie zdążę wstroić. Ale na niskich pasmach widać, że się dzieje więcej. Bo widzicie, ile tu tych pasków idzie. Te paski to jest kolejna jakaś tam stacja, która woła, nie? Sytuacja jest taka, że miałem w tych moich najbardziej ulubionych przeze mnie okularach wymieniać te szkła, ale stwierdziłem, że skoro ten główny faktor minus 3 zostaje, patrzcie, to niby są przeciwsłoneczne, ale widać, że grube jak denka od butelek Pepsi-Coli, bo u mnie minus 3, tak, taka główna wada, oprócz tego te inne cylindry, to jednak zostawię sobie te, bo się zawsze mogą przydać, można sobie zostawić w drugim samochodzie, w motorówce, w samolocie czy w helikopterze, a chcę sobie kupić po prostu identyczne, tylko tyle, że z tym numerem seryjnym, które mam, to już są chyba nieprodukowane od dawien dawna. Są te awiatory takie, można powiedzieć, ponadczasowe, ale są z różnymi rozmiarami. Teraz sobie muszę pomierzyć szerokość, długość, rozstaw, żeby po prostu kupić takie same, bo oczywiście jest 1500 tych rodzajów. A ta firma, w której kupuję okulary, po prostu w ogóle tego Ray-Bana nie prowadzą. I albo jak chcę sobie wstawić do Ray-Banów, to sobie muszę przytargać i mi wstawią, to nie ma problemu, tylko oni po prostu jako taką tą firmą nie handlują. Tak więc pomiary i poszukiwania. I niby jakieś takie znajduję, ale jak sobie mierzę tu wysokość soczewki, nie wiem, czy to jest zewnętrzna, czy wewnętrzna, no kurde, najlepiej jakbym sobie to przymierzył w sklepie. Muszę iść jeszcze jutro tutaj w Kielcach po sklepach. Nie wiem, ile to kosztuje w ogóle, czy tu sobie jakaś cena. 547. 15% zniżki dla zalogowanych użytkowników, a tak to 642. Ale moje wyglądają, że są mniejsze, bo tu wychodzi, że mam 58 szerokość, mostek 14 mi wychodzi, ale ja tutaj nie mam 58, kurna, tylko mam 56. Drobna różnica, że tutaj te załóżniki są w formie takiego druta. O, i to mi najbardziej pasuje, a już sobie, że ten Aviator Optics, to one są takie spłaszczone. Po prostu chciałbym, żeby były identycznie takie same. Jest tych tutaj awiatorów spora ilość. I rozgryzam, są różne rozmiary, 62, 55. Mój ten, co ja mam, to jest 55 właśnie na 14. Bo tak mam na oprawkach napisane, tam się wczytałem w te kurnia cyferki i mam tu wypisany 55 na 14, czyli to wiem, jaki to jest rozmiar. Tylko model teraz aktualny to jest 30-25. To trzeba zawsze na twarzy zauważyć, bo może być 55, ok, może być 58, a może być 62, ale jak macie stosunkowo wąską twarz, a weźmiecie sobie 62 albo większe, to może być to nie za fajne. Ale widzę, że są trzy takie podstawowe. 62, 58, 55. No i tyle. 55 tu jest rozmiar S, 490. I tak są do wybicia te jak gdyby szkła, bo są takie same, tylko z różnymi szkłami. Czyli teoretycznie można wziąć
najtańsze, bo to szkło się na nic nie przyda. Mnie przynajmniej, bo szkło już jest zamówione, takie, które być powinno.